Cześć, witam serdecznie. W poprzednim odcinku poświęconym Gatsby JS pokazałem wam, jak możecie z użyciem GraphQLa wylistować sobie różne rekordy wewnątrz Gatsby'ego i w ten sposób powstała tutaj taka lista Pokemonów. Natomiast problem polega na tym, że teraz, że chcielibyśmy kliknąć sobie na danego Pokemona i zobaczyć dla niego Daną podstronę, czyli taką podstronę, gdzie będzie informacja o każdym z tych Pokemonów. Więc teraz musimy zrobić nieco bardziej zaawansowaną rzecz, ponieważ no już nie wystarczy nam taki zwykły komponent, który po prostu wypluje nam jakieś dane z GraphQL-a, ale musimy w jakiś sposób Gatsby'ego zmusić do tego, by nam wytworzył dla każdego rekordu dedykowaną podstronę. I teraz, jak to zrobić? Na oficjalnej stronie Gatsby.js macie fajny artykuł, gdzie macie napisane dosyć szczegółowo, jak możecie tworzyć właśnie takie strony. I ja teraz Wam pokrótce streszczę to, co tutaj jest, i wygenerujemy sobie stronkę. Dla każdego Pokemona, który zwróci nam GraphQL. Więc mamy tutaj plik Gatsby .js, gdzie właśnie robimy takie wszelkie operacje powiązane właśnie z tymi danymi, które mamy sobie podpięte do Gatsby'ego przez GraphQL lub przez pluginy typu Source, którymi możemy jakby właśnie określać dane źródłowe, które chcemy mieć wewnątrz Gatsby'ego. Więc za każdym razem, kiedy chcecie nieco zmienić te dane, tak by Pasowały one bardziej do waszej aplikacji pisanej w Gatsby, albo jeżeli chcecie właśnie wygenerować sobie automatycznie pod strony, to za każdym razem będziecie to robić właśnie w pliku Gatsby e, Node.js. No to nie ma co tutaj więcej przedłużać. Zaczynamy sobie pisać kod. Więc tutaj będzie, musimy zapisać exports, czyli create pages. Musimy z tego hmm, pliku właśnie zwrócić e, taką funkcję i ona będzie przyjmowała GraphQL Actions. I tutaj teraz będziemy najpierw mieli const, czyli chcemy sobie tutaj do zmiennej przypisać funkcję createPage, którą możemy wziąć właśnie z Actions. I teraz zapiszemy sobie zapytanie w GraphQLu, z którego właśnie będziemy wyciągać wszystkie pokemony, ponieważ dla wszystkich pokemonów będziemy chcieli wygenerować każdą podstronę dedykowaną i tutaj sobie piszemy po prostu tak jak mieliśmy wcześniej tutaj w naszym GraphQL -u. mieliśmy sobie zapytanie które nam właśnie tutaj zwraca te wszystkie pokemonki i tutaj sobie je ładnie wklejamy więc będzie zapytanie które nam zwróci tutaj na razie nam niepotrzebne są te inne Atrybuty wystarczy nam na razie tylko name i ten graf QL zwróci nam jakieś dane. I tutaj mamy promis, który oczywiście się resolwuje i zawartość tego, tego co nam zwróci ten Promis mamy tutaj w result. I zobaczmy, na razie sobie po prostu tutaj tak nieładnie zapiszemy Console.loga, żebyśmy zobaczyli, co tutaj się tak naprawdę teraz wydarzy. Gadzi, Develop. I teraz widzicie, że w tym miejscu konsolog wypluł nam um to, co nam zwrócił ten GraphQL i to jest jakiś obiekt, który zawiera właśnie Pokédex. Ten obiekt Pokédex zawiera tablicę Pokemons, gdzie mamy wszystkie Pokémony. Więc widzicie, że ten plik przez Gatsby'ego w momencie, kiedy jakby wszystkie pliki są kompilowane jest odpalany, ponieważ GraphQL, przepraszam Gatsby chce właśnie skorzystać z tej funkcji Create Pages i wygenerować dla nas stronę. Oczywiście na razie nie zostały wygenerowane Żadne strony, ponieważ tutaj jedyne, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy zapytanie do Grafki graphqla i sobie wyświetliliśmy w konsologu. więc teraz możemy się zająć już faktycznym stworzeniem danej podstrony z użyciem tej funkcji createPage, którą mamy właśnie tutaj zaciągniętą z tej zmiennej actions ale oczywiście nie chcemy utworzyć tylko jednej podstrony, chcemy utworzyć tyle podstron, ile zostało nam zwróconych pokemonów, ponieważ dla każdego pokemona życzymy sobie mieć e, dedykowaną podstronę, więc już tutaj w tym momencie e, musi, jest pierwsze skojarzenie, że jeżeli chcemy wygenerować kilka tych podstron, no to na pewno trzeba będzie zrobić to w pętli, czyli mamy result, data, Pokédex, Pokémons for each na przykład i przeiterujemy sobie przez każdy element zwrócony z tablicy Pokémons, jego sobie zapiszemy do tutaj takiej tymczasowej zmiennej Pokémon i tutaj sobie możemy to zwrócić w ten sposób i tu będziemy już korzystać z tej funkcji create page, której tutaj mamy i ona także przyjmuje pewne parametry, czyli np. path to jest oczywiście jakby url, który będziemy chcieli mieć, pod którym będziemy chcieli mieć dedykowaną podstronę na danego pokemona i tutaj sobie przekażemy pokemon name, tu oczywiście musimy zmienić apostrofę, tak, abyśmy mogli osadzić wewnątrz łańcucha tekstowego sobie zmienną w ten sposób. Więc jak klikniemy na danego Pokemona, to będzie na przykład Pokémon slash Charizard i wyświetli się nam podstrona Charizarda. I mamy path i teraz komponent i w tym miejscu musimy podać sobie ścieżkę do do szablonu, który jakby będzie nam określał, jak ma wyglądać, wyglądać dana podstrona. I teraz tutaj w sobie utworzymy wewnątrz naszego, naszego projektu Gatsby nowy folder, który sobie nazwiemy po prostu templates. I w tym folderze sobie utworzymy nowy szablon dla strony z pokémonami. To będzie na przykład Pokemon js. I ja na razie po prostu skopiuję tutaj ten, ten szablon, żebyśmy już nie tracili czasu na razie na, na samopisanie szablonu. Na razie go zapiszę po prostu w tym miejscu i go spróbujemy użyć. I w tym pliku musimy sobie zdobyć ścieżkę jakby do tego szablonu, więc w tym celu skorzystamy sobie z funkcji path, którą sobie tutaj też e, zrobimy, path równa się require e, path i tutaj sobie możemy zrobić path resolve e, i jakby sobie będziemy spróbowali ustalić ścieżkę od tego miejsca w górę, czyli po prostu będzie src templates pokemon JS. Więc w ten sposób zapisując mamy pewność, że w każdym systemie operacyjnym ta ścieżka z tego miejsca od Gatsby Note, JS, wyżej do folderu templates, będzie prawidłowa i po prostu w sytuacji, gdy się odpali ten skrypt do kompilowania całego projektu Gatsby, to Gatsby będzie wiedział, gdzie dokładnie ma szukać tego template'a i w jaki sposób ma on wygenerować daną podstronę. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ z tego miejsca możemy przekazać tak zwany kontekst do naszego e, szablonu i to jest bardzo ważne, ponieważ... E, chcemy z tego miejsca wstrzyknąć do danego szablonu pewną zmienną, którą będziemy mogli używać w tym szablonie. I tutaj przyda nam się po prostu zmienna kontekst i będziemy tam przekazywać nazwę naszego pokemona. Zaraz zobaczycie dlaczego. Więc mamy żeby podsumować co tutaj zrobiliśmy, mamy w tym pliku określamy w sposób, w jaki chcemy, by Gatsby budował nam pod stronę, mamy zapytanie GraphQL, well, które odpytuje API o wszystkie pokemony. Te Pokémony później są zwracane jako promis, i w momencie, kiedy ten promis jest zresolwowany czyli jest jakby prawidłowy to tutaj iterujemy sobie po każdym z Pokemonów, który został zwrócony przez te nasze API w URL-u, tak, tutaj wewnątrz tablicy i generujemy dla każdego Pokemona z osobna podstronę z użyciem tutaj em, takiego komponentu, w którym określamy sobie, jak ma wyglądać nasz, nasza podstrona. Czyli mamy tutaj taki po prostu szablonik. No i zobaczcie, Szablon wygląda bardzo podobnie jak inne spod strony generowane z Gatsby, więc korzystamy z Reacta, możemy sobie importować różne komponenty, różne na przykład biblioteki z NPM-a. Tutaj nie ma generalnie mm, żadnych jakichś limitów, więc możecie sobie tutaj napisać po prostu zwykły komponent w reakcie. No i tutaj jakby różnica do tych poprzedniego komponentu, co napisaliśmy jest głównie taka, że w naszym query, które mamy wewnątrz tego szablonu, mamy grafki Wella, w którym korzystamy z kontekstu, który został tutaj właśnie nadany. Z tego miejsca, czyli mamy zmienną name, i dzięki temu w tym miejscu możemy odpytać naszego, naszą API GrafQL o danego Pokemona, Czyli widzicie, tutaj mamy query i już nie chcemy dostać wszystkich Pokemonów, tylko chcemy dostać tylko i wyłącznie danego Pokemona, Na przykład, zobaczcie, tutaj możemy zrobić po prostu Pokédex, i tu będzie Pokémon, i tu będzie name, i na przykład Harizard. I tu będzie ID i Name. I tutaj popełniłem błąd. Pisze się to w ten sposób. I widzicie, że został mi zwrócony tylko jeden Pokémon. I, I to o to nam chodzi przecież w, właśnie w tych podstronach, więc tu jest zwrócony nam jeden Pokemon. I to zapytanie, jak jest jakby prawidłowo wykonane, to wtedy może się nam wyświetlić już nasz szablon w analogiczny sposób, jak było wcześniej w, w tym naszym komponencie, gdzie wyświetlaliśmy wszystkie pokemony. To tutaj mamy już tylko jednego Pokemona. No i tutaj już widzicie tylko i wyłącznie HTML, czyli po prostu sobie zrobiłem diva, gdzie wyświetlamy nazwę danego Pokemona, gdzie wyświetlamy jego zdjęcie oraz wyświetlamy sobie dodatkowe rzeczy, które tutaj zapytaliśmy sobie w tym graf ql czyli typy Pokemona, jego maksymalne życie, jego, słab jego słabości oraz jakby też żywioły, na które dany Pokemon jest odporny. No i teraz zobaczmy, co tutaj się teraz po tym naszym kodzie tak naprawdę zadziało? Odpalimy Gatsby Develop jeszcze raz i zobaczymy czy teraz już mamy wygenerowane podstrony dla każdego Pokemona. Tu widzicie, że trochę już ten jakby czas budowania naszego projektu w, za pierwszym razem trwa troszeczkę dłużej, ponieważ no jest generowana każda podstrona dla każdego Pokemona, więc to chwileczkę musi właśnie potrwać, ponieważ każda strona musi zostać wygenerowana i tutaj już w tym naszym indeksie możemy teraz zrobić pewną zmianę, bo już w momencie kiedy klikniemy na danego pokemona, chcemy przekierować użytkownika na daną podstronę. Więc tutaj sobie zrobimy to w ten sposób. Pokémon i tutaj sobie wstawimy pokemon name. Tak, mamy tutaj Achrew i powinno nam to zadziałać. Więc e, zobaczmy, jak teraz się zachowuje nasza aplikacja. Odświeżamy i klikamy na przykład na Charizarda. I widzicie, że znajdowała nam się pod strona. Charizarda, która została wygenerowana właśnie przez ten kod, który napisaliśmy tutaj w Gatsby Node.js. Więc jak widzicie, Gatsby daje bardzo fajne możliwości generowania wielu stron statycznych, ponieważ pamiętajcie, że to jest zwykła statyczna strona, która jakby ma tutaj wygenerowany HTML i teraz no, gdybyście nie mieli takiego generatora stron statycznych, no to byście musieli zrobić 151 podstron dla każdego stworka, w tam odpowiednie zdjęcie wkleić tam, jakby ile, jaki Pokemon ma HP i no to byłoby bardzo pracochłonne. Oczywiście można to zrobić z użyciem CMS-ów, z użyciem php z użyciem Rails-ów, z użyciem Node.js-a, tylko pamiętajcie, że wtedy cały jakby proces wdrożenia aplikacji jest znacznie bardziej skomplikowany, ponieważ tu Gatsby nam generuje nic innego jak zwykły HTML, który po prostu wrzucamy na serwer i koniec i wszystko jest załatwione i ma mamy wygenerowane 150 różnych podstron, a jak do, chcemy dodać jakiegoś kolejnego Pokemona, to jedyne co, to musimy po prostu jeszcze raz zbudować projekt, zdeployować go i gotowe i załatwione. Więc ja uważam, że jest to bardzo fajna funkcja w Gatsby.js. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym nagraniu, czy jest ono dla Was zrozumiałe. Jeżeli nie macie, jeżeli macie jakieś problemy, pytania, to piszcie w komentarzach albo na Discordzie, do którego znajdziecie odnośnik w opisie do tego wideo. Znajdziecie tam także odnośnik do kodu źródłowego tego wszystkiego, co dzisiaj zrobiliśmy. A w następnym odcinku. Pokażę Wam, jak łatwo możecie zdeployować, czyli wdrożyć na jakiś serwer swoją, swoją aplikację zrobioną w Gatsby.js. Ja akurat Wam to pokażę: jak możecie to zrobić z użyciem Firebase'a. W Firebase dosłownie w. Parę minut możecie mieć swój projekt online i pokazać go mamie, tacie, albo swoim przyjaciołom i się po prostu pochwalić, jak fajnie potraficie tworzyć strony internetowe. Także dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do oglądania innych materiałów na moim kanale. Trzymajcie się, cześć.